Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku mam zamiar zająć się wałowaniem. Wałowaniem oczywiście po siewie, lecz nie siewie trawy, tylko po siewie po prostu zboża. Dokładnie mówiąc, na tym polu to mam akurat chyba pszenicę właśnie posianą. Będzie to właśnie wałowanie na tym polu, obok którego teraz przejeżdżam. No tylko pojadę od razu na jego koniec. Użyję do tego właśnie takiego tutaj wałka. Oczywiście link do jego ściągnięcia jak zwykle znajdziecie w opisie do filmiku. Taki to jest, jak widać, mały wałek. Dobry tutaj do tej właśnie 60. No właściwie to jest 55. Całkiem fajny modzik. Polecam sobie sprawdzić. No i właśnie postanowiłem zrobić te wałowanie. Mówiłem, że jak tutaj posieję, to zajmę się albo opryskiem, albo wałowaniem. To znaczy się, powiedziałem, że możecie w komentarzu mi napisać, czy wolicie opryski, nawożenie, czy może wałowanie. Wybraliście wałowanie, taka była większość głosów. No więc robię właśnie wałowanie. I ten wał, jak widać, ma taką fajną rzecz, że właśnie po przejechaniu pola, zobaczcie, to wygląda, ta tekstura się robi, jakby to naprawdę była taka ugnieciona tutaj gleba, widzicie? No widać to, fajny bajer, po prostu to działa na zasadzie takiej, jak na przykład koła zostawiają ślady, tak ten wałek zostawiał właśnie taki ślad. Jak dla mnie wizualnie wygląda to całkiem fajnie, dodaje to takiego fajnego, no widać, że wałujemy, to jest jak dla mnie fajne, już. To działa na korzyść tego moda na pewno. No i w teorii ten wałek też powinien działać tak, że on będzie to pole nawozić, tak jakby, w sensie, że no, że będzie pole jak po nawożeniu, no bo dziwacznie by było dla farminga wymyślać jakieś inne zastosowanie, to co by miał ten wałek tutaj w tym farmingu robić, więc w teorii on powinien robić, że pole jest jak po nawożeniu. Czy on tak robi? Zaraz zobaczymy. Gdzie to jest? Oto jest to pole. No tutaj tego niestety nie widać, są tutaj jakieś takie na krawędziach pola, mam tutaj niebieskie, że niby nawożone, nie wiem czemu, ale tutaj przejechałem się tym wałkiem i tego na razie nie ma. Czyżby to w ogóle tutaj nie działało? Dziwne, zobaczę. Przejadę się jeszcze oczywiście kawałeczek i wtedy zobaczymy, jak to będzie. Ale fajnie właśnie to, że widać, że ta gleba jest tak jakby ugnieciona, naprawdę to mi się podoba. I tak, mogliście zapewne zobaczyć na początku gameplaya, że o właśnie tutaj ściągnąłem sobie nowszą wersję, tak jakby moda tej 60, którą miałem wcześniej, bo miałem tego tutaj Zetora, tamtą 55, którym teraz tam no, wykonuję pracę. I tutaj miałem jeszcze jedną taką 60, ale widz o Niku Pizzer przysłał mi w prywatnej wiadomości link do 60 tamtej, tylko że nowszej jej wersji, to sobie ją ściągnąłem i właśnie link teraz macie do niej w opisie do filmiku. No to tutaj nowsza wersja jakieś tam poprawki błędów robi, w poprzedniej wersji było widać, jakby tutaj koło było trochę na flaku czy coś, a teraz jest jak widać ok. No z tym, że trochę tekstury się zmieniły i jest inna kabina. Wcześniej miałem kabinę Fumski, podobała mi się, z tego co pamiętam to chyba była Fumski, a tutaj mam czesko. No ale jak dla mnie bardzo fajna 60. Po prostu to jest jej usprawniona wersja i właśnie do niej link będziecie mieli w opisie, zamiast do tamtej, którą miałem wcześniej. No ale dobra, ja kontynuuję pracę. I chciałbym się jeszcze w tym, na początku tego odcinka odnieść do poprzedniego odcinka z serii drugiej. Czyli do tego odcinka, w którym właśnie wykonywałem cięcie drewna, drzewa na opał właśnie przy pomocy Kryzegi. Swoją drogą ten filmik okazał się być niezwykle popularny, bardzo szybko wbił te 100 tysięcy wyświetleń, naprawdę jestem zaskoczony i cieszę się naprawdę, że tamtą akcję wykonałem w ogóle. No i chciałbym się odnieść właśnie do tego filmiku teraz na początku, gdyż pod tamtym materiałem pojawiło się naprawdę ogrom komentarzy od osób, które chciały mnie poprawić, że niby źle wypowiadałem w ogóle nazwę tej piły, której używałem, tej pilarki stołowej, gdyż ja mówiłem na nią Kryzega. Bo tak, Kryzega to jest nazwa, którą ja tylko i wyłącznie słyszałem. Naprawdę, tutaj
To jest jedyna nazwa właśnie tej pilarki stołowej, jaką ja słyszałem, Krajzega. A w komentarzach było mnóstwo komentarzy właśnie od osób, u których widocznie na tą piłę się mówi inaczej. I każdy starał się mnie poprawić. I naprawdę aż sobie spisałem po prostu... Momencik, zaraz wyciągnę karteczkę. Sobie spisałem po prostu nazwy tej pilarki stołowej, której używałem, używane przez was, bo każdy pewnie myślał, że to jest jedna i właściwa nazwa tej, dla tej pilarki. No widocznie nie, po prostu wszędzie panuje tak jakby inna gwara, nawet widocznie drobne jej różnice sprawiają, że w każdym rejonie Polski, u każdego może, nie wiem, w rodzinie czy we wsi inaczej się na taką pilarkę mówi. Ja mówię, tak jak wspomniałem, i wszyscy jak z tego co słyszałem mówią, Krajzega, ale sobie spisałem jeszcze to, co wy mi pisaliście. No i w komentarzach znalazły się takie wymyślne nazwy jak Trajzega, Krajzoga, Krajżaga, Krajzaga, Krejżaga, Krajzyga, Krajżaga. Nie, to się chyba już powtarzało. A nie, bo jedna była napisana przez RZ, a drugie przez Z z kropką. I to jest teraz problem. Pisze się tak czy tak? I jeszcze było Cyrkolatka, cykulotka, no i cyrkularka. Jak widzicie, w komentarzach po poprzednim filmikiem mieliśmy po prostu bogactwo przeróżnych gwar. Można by to wręcz do słownika wpisać pod definicją właśnie pilarki stołowej, jej nazwy używane w różnych rejonach Polski. No i tak, tak jak wspomniałem, ja zawsze słyszałem, jak mówi się na to Krajzega. Ale z tego co słyszę, widocznie właśnie w każdym rejonie Polski, bo to pewnie zależy od rejonu Polski, czy też nawet od wsi, od tego jak ktoś mówi w rodzinie, od iluś tam lat i tak dalej, mówi się inaczej. To było też na jedno dość ciekawe, bo w życiu bym się nie spodziewał, że taka prosta pilarka stołowa, bo ja mówię na to najczęściej właśnie, no piła, pilarka stołowa albo Krajzega. Zobaczcie ile to ma nazw, które przed chwilą przeczytałem. I każdy używa tej nazwy, którą jest przyzwyczajony po prostu. I ja, mimo iż tu każdy próbował mi napisać, że nie, że powinno się mówić tak i tak, to ja i tak będę mówił Krajzega, bo u mnie się mówiło i zawsze się będzie mówić na to Krajzega. Ale naprawdę to jest bardzo ciekawe, że aż... naprawdę to było bardziej zadziwiające niż to, że tamten filmik naprawdę okazał się być bardzo popularny i właśnie, że miał dużo wyświetleń. Dla mnie bardziej zadziwiające było to, że ta Krajzega, no bo mówię, ja na to będę mówić cały czas Krajzega, ma aż tyle innych nazw właśnie używanych przez Polaków. Naprawdę coś zadziwiającego. W życiu bym nie pomyślał. A niektóre to naprawdę są bardzo wymyślne. Na przykład, gdzie to jest? Cyrkolatka. Cholera jasna, gdzie to się tak mówi? Podejrzewam, że połowa tych tutaj nazw to może jest jakieś śląskie, czy z górali, czy coś. Nie mam pojęcia, jakie tu są jeszcze wymyślne były. Krajzyga? Krejżaga? No naprawdę strasznie wymyślne. Dobra, idzie tutaj całkiem szybko te wałowanie i teraz sobie sprawdzę jeszcze raz. Nie, no zobaczcie, nie ma, że jest po nawożeniu. Naprawdę dziwna sprawa. A powinno być, bo inaczej to jest bezcelowe takie wałowanie. Przejadę się jeszcze raz po już wałowanym. Może dopiero za drugim razem to się robi, czy coś? Nie, no nie wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że po prostu coś tutaj nie działa tak jak powinno działać, niestety. No bo w opisie tego moda właśnie jest, że po przejechaniu się tym wałkiem tutaj się tworzy tak jakby to pole było po nawożeniu. Co jest zrozumiałe, bo właśnie inaczej, bo co innego by ten wałek miał tutaj w farmingu robić. Nie działoby tutaj tak jak w realu, bo nie ma tutaj takiej mechaniki w farmingu. Więc to, że on robi, że pole jest tak jakby po nawożeniu, to jest jak dla mnie okej, akceptowalne. Tylko że coś to niestety nie działa. A szkoda, bo wałek naprawdę fajny. Naprawdę fajny, bo właśnie widać jakby, to pole było po wałowaniu, jest taka gleba ognieciona, to naprawdę bardzo ładnie wizualnie wygląda według mnie. No tylko szkoda, że właśnie to nie nawozi tego pola. Czyli to jest tak jakby trochę bezcelowe, jedynie jakby ktoś chciał sobie tak, jak ktoś gra na przykład realistycznie, super realistycznie czy coś, to może sobie
popracować właśnie przy pomocy takiego wałka. No z tym, że właśnie szkoda, że to jednak tego pola nie nawozi. Obsiałem sobie tutaj chyba ze 4 pola, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, 4 pola, no, dobrze mówię. Na niektórych właśnie pszenica, na niektórych chyba rzepak, jeszcze coś tam innego. Ale raczej nie będę się oczywiście w następnym odcinku na przykład zajmował żniwami czy coś, bo niedawno były. Relatywnie niedawno. I czas by się zająć czymś innym w następnych odcinkach. Chodzi mi po głowie z bardzo... Na przykład jakaś akcja z ziemniakami, coś w tym stylu. To mi chodzi po głowie. I być może tego się należy spodziewać w następnych odcinkach. No wiecie tam, sadzenie, później wykopki i tak dalej. Bo chodzi mi to po głowie. Nie robiłem jeszcze tutaj ziemniaków z serii drugiej. Nawet jak miałem wcześniej te inne maszyny. Te o większej mocy. Więc to fajnie by było sobie zrobić jakieś takie wykopki ziemniaków i tak dalej. No, więc raczej tego się po prostu spodziewajcie. To jest najbardziej prawdopodobne. No bo w sumie na nic innego nie mam pomysłu. Najbardziej właśnie chciałbym zrobić te akcje z ziemniakami. A może potem jeszcze w sumie nie, to mam pomysł. Sianokosy też chciałbym zrobić tutaj. Tymi tutaj maszynami co mam. Tylko musiałbym jakieś maszyny do sianokosów ściągnąć, bo nie mam nic. Nawet kosiarki czy coś, ale to sobie spokojnie pościągam. Żaden problem, jest sporo modów na takich właśnie maszyn zielonarskich, odpowiednich pod te tutaj maszyny, które mam, w sensie pod te ciągniki. No, ale to raczej później, najpierw chciałbym zrobić jednak tą akcję z ziemniakami. I patrzę, że ten właśnie, ta tekstura tego pola, zobaczcie, to nie znika. Myślałem, że to będzie, bo wiecie, ślady maszyn, to znaczy się ślady tam ciągników, po jakimś czasie znikają. To znaczy się, to też się ustawia w opcjach graficznej gry, tam możemy chyba sobie właśnie ustawić. Po jakim czasie mają te ślady znikać, czy coś. A tutaj to działa na podobnej chyba zasadzie, co ślady ciągników. Ten ślad, który zostawia wałek, w sensie ugniecioną glebę. No ale zobaczcie, on nie znika. I naprawdę fajnie to wygląda, według mnie. Tak ogólnie to miałem problem ze znalezieniem wałka, w sensie... Znalazłem tylko ten tutaj, taki z fajniejszych. Tak ogólnie to nie ma za dużo wałków do Farminga 17. Ja myślałem, że jest więcej. Bo mi się zdawało, że gdzieś na YouTubie widziałem, jak ludzie tam chyba nagrywają właśnie pracę z wałkami. Widocznie to są takie mody, które może sobie ktoś sam zrobił, a ich na przykład nie wydał. Bo dużo jest osób, którzy mody sobie robią lub robią komuś mody, ale ogólnie te mody nie są wydawane. Bo na przykład nie dają do nich linka w opisie do filmiku. Wiem, że coś takiego jest właśnie. No nie przepadam za tym, bo ja to tam wolę, jak wszystkie mody są dostępne i każdy sobie może go ściągnąć. No nie, niestety nie ma tutaj nawożenia na tym polu. No szkoda, że to tak nie działa. Przydałby się jakiś właśnie update, aktualizacja do tego właśnie moda, żeby to zaczęło działać, bo to jak widać tutaj niestety nie działa. Szkoda, szkoda. Tu jest nawet jakaś taka mała animacja, jak widać. Takiej ziemi z tyłu, jest kurz. Przydałoby się w sumie taki wałek, bo ten tutaj to jest kurde jak jakiś do 30 nawet. A przydałby się taki wałek, że wiecie, takie trzy wałki. Żeby były takie trzy wałki, o tak jak ten tutaj, żebyśmy je ciągnęli za ciągnikiem. I to by było w sumie fajne, bo na pewno o wiele szybciej by to szło. Ale moment. A nie, da się zatrudnić pracownika. Da się jak coś. Żeby pracował z tym wałkiem. Tylko, że właśnie najlepiej by było, gdyby to było właśnie tak, że... Że byłyby to takie trzy wałki jak ten, połączone ze sobą i właśnie ciągnięte przez ciągnik. To dla mnie było najlepiej, bo taki pojedynczy, no to jednak trochę za mały, trochę za długo się tym pracuje. No ale cóż. Trzeba pracować tym, co się ma. O, sąsiad też tutaj drzewo robił.
z tego co widać. Dobra. Praca skończona, przynajmniej na tym polu. No przecież na pewno nie będzie mi się chciało tego robić na innych polach, z racji tego, że nie ma tutaj tej opcji nawożenia, więc to jest w teorii bezcelowe, ale po prostu chciałem to zrobić, chociaż po raz pierwszy w ogóle w historii farminga robię wałowanie, więc chciałem to po prostu zrobić. No i wygląda to pole właśnie jak po wałowaniu, jest tak jakby ugniecione, no w porównaniu do tego. Widać wyraźnie różnicę. Jestem ciekaw, czy po ponownym wczytaniu gry również to zostanie. Będę sobie musiał to sprawdzić. No i tak, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.